Panie pośle, stoimy w Świdnicy na placu Grunwaldzkim, który dosłownie za kilka dni zacznie być rewitalizowany. W trakcie tej rewitalizacji ma powstać decyzją władz Świdnicy pomnik smoleński. Podnoszą się głosy ze strony radnych Platformy Obywatelskiej, czy także innych ugrupowań opozycyjnych, mówiące o tym, że Świdniczanie przecież wyrazili swoją wolę i nie chcą takiego pomnika w Świdnicy. Pani redaktor, ja mogę tylko wyrazić aprobatę i zadowolenie z decyzji, suwerennej decyzji władz samorządowych miasta Świdnica. To pani prezydent wraz z Radą Miejską ustala, jakie inwestycje będą realizowane w mieście. Na to pozyskuje środki w budżecie miasta, również środki zewnętrzne, aplikuje o określone środki. Tak się stało, że na rewitalizację tego placu Grunwaldzkiego, na którym się znajdujemy, też została przyznana dotacja przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. To istotny wkład też do budżetu miasta Świdnica i no, ja się bardzo cieszę, że taki pomnik decyzją władz miasta Świdnica, pani prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, ma tutaj powstać. Powiem, że to tragiczne wydarzenie z 10 kwietnia 2010 roku to największa katastrofa w historii powojennej Polski. Można powiedzieć, że od czasu no, możemy nawet użyć takiego słowa holokaustu narodu polskiego, bo jeżeli zbierzemy wszystkie, całą eksterminację narodu polskiego, wszystkie cierpienia, zarówno ze strony Niemców faszystowskich, jak i ze strony Rosjan, Sowietów, ze strony ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Zresztą niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę tych tragicznych wydarzeń. To jeżeli zbierzemy te wszystkie tragiczne wydarzenia, to możemy równie dobrze powiedzieć, że naród polski obok narodu żydowskiego też doświadczył Holokaustu, czyli masowej eksterminacji, zniszczenie Warszawy. No i od czasów II wojny światowej to było najbardziej tragiczne wydarzenie, kiedy cała elita narodu polskiego z prezydentem, z ministrami, z reprezentacją parlamentu zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem. I chcę przypomnieć, że byli to przedstawiciele wszystkich sił politycznych, zarówno Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, no, także. No ale Świdniczanie wypowiedzieli się na ten temat zdaniem radnych opozycji, mówiąc o tym, że nie chcą takiego pomnika. Ale przepraszam, kiedy i gdzie się wypowiedzieli, bo ja nic na ten temat nie wiem, aby Świdniczanie się wypowiadali na ten temat. Nie słyszałem, aby było przeprowadzone jakieś referendum bądź sonda. Było głosowanie w internecie w zakresie, jaki pomnik ma powstać na placu, na skwerze Lecha Kaczyńskiego, czyli u zbiegu ulic Kotlarskiej i Grodzkiej. I tam Świdniczanie też w ograniczonym stopniu, bo była to sonda internetowa w czasie pandemii, a nie jakieś głosowanie, referendum czy oficjalne głosowanie wśród mieszkańców, zbierane głosy do urny na przykład w Urzędzie Miejskim. Z uwagi na wtedy na pandemię w roku 2020 taka sytuacja była niemożliwa, ale już zostawmy tamtą taką quasi-sondę internetową. Tam mieszkańcy, którzy wzięli udział w tej sondzie, chcieli, aby tam powstał pomnik księcia Bolka Świdnickiego. Tak też się w tej chwili dzieje, że władze zmierzają do realizacji, do budowy tego pomnika. Natomiast nigdy jak dotąd, i jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować, ale w Świdnicy nie odbywało się żadne głosowanie, w których Świdniczanie mogliby powiedzieć, że protestują przeciwko budowie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Zatem
bardzo się cieszę, że ten pomnik tutaj powstanie, bo wszyscy jesteśmy Polakami, nie jesteśmy tylko Świdniczanami, Wałbrzyszanami. W Wałbrzychu taki pomnik powstał. Jesteśmy po prostu Polakami, dlatego wszystkie sprawy, które dotyczą narodu polskiego, naszej ojczyzny, również dotyczą mieszkańców Świdnicy. I właśnie, pani redaktor, bardzo dziękuję za przypomnienie, bo w Wałbrzychu w roku 2020 z inicjatywy pana prezydenta Romana Szełemeja, prominentnego członka Platformy Obywatelskiej, powstał pomnik smoleński tuż przy ulicy Słowackiego na skwerze naprzeciwko Poczty Głównej i na uroczystość odsłonięcia tego pomnika, jak pamiętam, zostały zaproszone rodziny ofiar tej katastrofy, m.in. pani Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, czyli małżonka pana Jerzego Szmajdzińskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Był zaproszony także pan Jacek Świat, mąż pani Aleksandry Natalii Świat i wielu innych przedstawicieli sił politycznych z różnych ugrupowań. Także jest to dla mnie dziwne, że dzisiaj pan radny Jan Dzięcielski, pani radna Osojca krytykują tą inicjatywę jako rzekomo wyraz religii smoleńskiej, a pan prezydent Roman Szełemej chyba nie należy do sekty smoleńskiej. Jest to działacz Platformy Obywatelskiej, prezydent Wałbrzycha, który po prostu, muszę powiedzieć, w tej sprawie zachował się jak trzeba. W tej sprawie potrafił wznieść się ponad antagonizmy polityczne i oddać cześć wszystkim ofiarom tego tragicznego zdarzenia. Co do samego faktu, nie chciałbym już chodzić w polemikę z panem Dzięcielskim. Wydaje mi się, że pan radny Dzięcielski no niestety choruje na taki syndrom nienawiści. Bardzo nie lubi PiSu, nie lubi działaczy PiSu, ale także przez to, że daje temu wyraz w przestrzeni publicznej, to myślę, że nie oddaje należytego szacunku mieszkańcom Świdnicy, którzy głosowali na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. A jak sądzę, wszystkim powinno nam zależeć na pojednaniu narodowym, na łączeniu również Świdniczan, na budowie wspólnoty społecznej, narodowej polskiej w Świdnicy, więc to jest rzecz dla mnie niezrozumiała. Ja wspieram te działania pani prezydent Moskal-Słaniewskiej, bo one de facto zmierzają po pierwsze do godnego upamiętnienia osób, które oddały życie, a zmierzały na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, żeby oddać cześć polskim oficerom, a po drugie te działania pani prezydent odczytuje wprost jako działania, które mają budować wspólnotę mieszkańców Świdnicy, budować pojednanie i zapraszać do współpracy wszystkich. Ci państwo, którzy dzisiaj krytykują to w tak nieelegancki sposób, myślę, że sami okrywają się hańbą, bo to jest niegodne, aby w ten sposób zachowywać się i próbować dzielić Polaków.